Szanowni Państwo, rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 1447. To jest projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta do projektu uchwały według druku 1447 minął termin zgłaszania poprawek, a termin zgłaszania autopoprawek, a zgłaszanie poprawek wyznaczam do zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w określonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Kierunek tak. Mamy poprawkę pana Migdała. Ona zostanie dostarczona? Już jest dostarczona. Szanowni Państwo, sprawa dotyczy kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie. Projekt grupy radnych, druk 1447, referuje pan Paweł Ścigalski. Bardzo proszę. Mamy jeszcze tutaj autopoprawkę. Tak, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni Państwo radni, nad tą uchwałą, można powiedzieć, pracowaliśmy już od wiosny, kilka miesięcy. Bardzo się cieszę, że radni Platformy Obywatelskiej wzięli udział również w pracach przy tej uchwale. Powstał nawet taki zespół, który opracowywał zapisy tej uchwały. A jest ona w pokłosie też sytuacji, którą mamy w Krakowie w kontekście złego stanu jakości powietrza. I przy okazji tej uchwały kierunkowej podjęliśmy szereg tematów, które wiążą się z tym, żeby ten efekt poprawy tego powietrza w Krakowie naprawiać w trochę szybszym tempie i skupić się na tym, co może gmina miejska Kraków zrobić tutaj. Jak sami Państwo wiecie, w Sejmiku Województwa Małopolskiego jest procedowany program ochrony powietrza dla województwa. Jednocześnie będzie prawdopodobnie procedowana uchwała o zakazie palenia węglem w Krakowie. Natomiast myśmy przygotowali szereg takich równoległych zagadnień, które uważamy, że powinny na przestrzeni najbliższych 5 lat powinny zostać wprowadzone, żeby w Krakowie ten stan niskiej emisji malał. Uchwała została podzielona na 7 takich merytorycznych punktów. My się tutaj odnosimy do spraw komunikacyjnych. Właściwie część rzeczy już się dzieje, bo sami Państwo wiecie, że rozpoczęła się budowa parkingów Park and Ride. Mamy trochę zmian w komunikacji miejskiej. Od przyszłego roku zostanie poszerzona strefa płatnego parkowania. Będzie można też z funduszy unijnych, będą też pieniądze na możliwość zakupu autobusów elektrycznych. Także to jest jakby już kwestia kolejnego programowania 2014-2020, ale też mówimy tutaj w tej uchwale kierunkowej o tym. Oczywiście infrastruktura rowerowa, teraz mieliśmy tydzień zrównoważonego transportu, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Krakowie, też się o tym dużo mówiło. Akurat pan dyrektor, nie widzę, dyrektor Marcinko z Zikitu wyszedł, ale tu też prośba w jego stronę, żeby te pieniądze na tę infrastrukturę jednak były większe, bo otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie będą takie same jak w tym roku. Co do działań finansowych, to oczywiście skupiamy się na tej osi infrastruktura i środowisko, gdzie będzie można pozyskać w aglomeracji krakowskiej około 100 milionów euro, czyli 400 milionów złotych. Również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w przeciągu tych najbliższych 5 lat jest w stanie zabezpieczyć ponad 100 milionów złotych. No i oczywiście, jeżeli udałoby się nam znaleźć w budżecie miasta w granicach 80 milionów przez najbliższe kilka lat, to w granicach 15 milionów rocznie moglibyśmy przeznaczyć na wymianę pieców i poprawę powietrza. Ja zaznaczam też, że cały czas jest prowadzony ten program, znaczy wdrażany ten program PONE, gdzie następuje wymiana pieców, natomiast ta wymiana pieców może następować wyłącznie z opłat za zanieczyszczenie środowiska, także właściwie te sumy nie zwiększają się, bo musi być wkład własny miasta, a jednocześnie fundusz też swoje 50% do tego programu dodaje. Do tego jest oczywiście jeszcze realizowany program Ciepło dla Krakowa i tutaj współpraca właśnie z MPC-em, z PGNiG, znaczy ze Skawiną. Co do kwestii związanych z planowaniem przestrzennym. Przy okazji właśnie programu ochrony powietrza wnieśliśmy uwagi dotyczące przewietrzania miasta. I tutaj też jest ważne, żeby przy opracowywaniu założeń do planów
no zaopatrzenie następowało właśnie w ciepło, w energię elektryczną i paliwa gazowe, bo to jest dosyć istotne. Czy przy decyzjach administracyjnych brać pod uwagę przyłączenia właśnie do zasilania na przykład z MPEC-u. W kwestiach takich ogólnych, proekologicznych, to myśmy nawiązali współpracę z organizacjami pozarządowymi, też z krakowskim alarmem smogowym. Ta współpraca się układa bardzo dobrze. Zresztą wczoraj, jak Państwo zapewne zapoznaliście się, złożyli petycję na ręce przewodniczącego sejmiku, 17 tysięcy podpisów za tym, żeby w Krakowie wprowadzić ten zakaz. Także zaangażowanie społeczne jest spore. Również WFOŚ obiecał nam, że powiększy stację, znaczy zwiększy ilość stacji monitoringu w Krakowie. Może nawet uda się w tym roku zwiększyć, znaczy powiększyć te stacje o nowe dwie, w tym jedną mobilną. Są na to pieniądze, więc liczymy na to, że ta sytuacja będzie miała miejsce. No i oczywiście szereg takich działań promocyjnych związanych i właśnie z rowerami, z komunikacją miejską, ze szkoleniami, z edukacją w szkołach. To będziemy w trakcie tego i przyszłego roku przygotowywać. Kolejna rzecz bardzo ważna też to jest ten program osłonowy, czyli dopłat do ogrzewania w przypadku dla najbiedniejszych w przypadku wprowadzenia tego zakazu przez sejmik. Ta wersja robocza już do nas trafiła. Jutro na Komisji Ekologii będziemy o tym rozmawiać. Te dopłaty są stosunkowo wysokie, więc one przy okazji takich niewielkich konsultacji też z alarmem smogowym ta uchwała była dobrze przyjęta, więc myślę, że on będzie spełniał swoją rolę. Z mojej strony mogę tylko podziękować za zaangażowanie tutaj radnych naszego klubu i przewodniczącemu, który też podjął ten temat. Również radnym PiS-u, którzy też przyłączyli się do naszej Komisji Ekologii Ochrony Powietrza i tutaj też włączają się aktywnie w te sprawy związane z poprawą jakości powietrza w Krakowie. Jest jedna autopoprawka mojego autorstwa. Jest tam tylko informacja o zmianie konsorcjum, bo tam była pomyłka w przypadku tego programu Ciepło dla Krakowa. No i właściwie tyle. Jeśli chodzi o poprawkę Adama Migdała, szczerze mówiąc, dopiero teraz ją otrzymałem, więc trudno mi się do niej odnieść. Ale szczerze mówiąc... To może za chwilę. Jeżeli jest jakaś dyskusja, proszę przeczytać, zapoznać się z poprawką, ponieważ wpłynęła poza tym, według kolejności wpłynęła poprawka radnego Migdała i radnego Pietrusa. Więc proszę... Dobrze, to ja może tak się z tym zapoznam, jeżeli ktoś z Państwa by chciał wziąć udział w dyskusji. Jeszcze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie mamy opinii żadnych komisji. Mamy pozytywną opinię prezydenta miasta. Prezentacja stanowisk klubów. Czy jest? Jest. Bardzo proszę. Pan radny. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jak zawsze zabiera głos i głosuje przede wszystkim w obronie życia, w obronie zdrowia, a na końcu w obronie komfortu życia mieszkańców Krakowa. Projekt uchwały kierunkowej w sprawie kierunków działania prezydenta miasta w celu poprawy jakości powietrza w Krakowie nie tylko wychodzi naprzeciw tym działaniom, ale wręcz konsumuje ducha i idee zgłoszone przed rokiem. Panie Habranek, proszę zająć miejsce. Bo będzie świnka. Projekt, który procedujemy, nie tylko wychodzi naprzeciw naszym działaniom, głosowaniom i głosom w dyskusji, ale również konsumuje treść w części, na pewno ideę i ducha poprawek złożonych przez radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości przed rokiem, kiedy procedowaliśmy program ochrony środowiska. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości cieszy się, że po roku radni Platformy usłyszeli głos społeczny oraz głos naszych radnych. Pomimo braku pogłębionej dyskusji, właśnie braku opinii komisji specjalnie powołanej w tym celu, będziemy głosować bardzo za uchwaleniem treści tego panu druku i cieszymy się z trendu w Klubie Platformy i zapraszamy do dalszej współpracy. O matko! Szanowni Państwo, pod koniec sesji momenty cudów się zaczynają. Czy ktoś jeszcze z Państwa będzie chciał się wypowiedzieć? Otwieram dyskusję w tej chwili. Bardzo proszę, proszę się zgłaszać. Pan Adam Migdał, bardzo proszę.
Bardzo przepraszam. Rzeczywiście najwyraźniej piszę na komputerze, ale już nie było czasu. Bardzo Państwa przepraszam. Mam nadzieję, że jest w miarę będzie czytelny. Ja chciałbym się odnieść do tych poprawek. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę tych punktów jest dość sporo i niektóre są jak gdyby w sprzeczności jedne z drugimi lub może są zbyt niepotrzebne, bo sama uchwała, sam projekt uchwały w sprawie kierunków działania prezydenta w celu poprawy stanu jakości powietrza stanowi o tym, że my chcemy to powietrze poprawić. Rozszerzenie działań miasta w zakresie poprawy czystości powietrza i dążenie do znaczącej poprawy jakości powietrza. Myślę, wydaje, że to są punkty takie same, tożsame ze sobą, a sama idea, mówię, uchwały kierunkowej jest jednoznaczna. Jeśli chodzi o paragraf trzeci, punkt pierwszy, prewencję, zwiększenie zasobów zadań Straży Miejskiej w zakresie kontroli źródeł ciepła. Wydaje mi się, że ta kontrola jest już i są prowadzone. Nie wiem, na czym miałaby polegać dodatkowe zwiększenie, to znaczy panowie mogą już wchodzić, mogą pobierać próbki. Nie wiem, co jeszcze mogliby zrobić w tej sprawie. Zainicjowanie współpracy z policją w zakresie kontroli pojazdów niespełniających odpowiednich norm jakości spalin. No wydaje mi się, że te kompetencje nie leżą zupełnie w granicach działania Rady Miasta, dlatego że są chyba ustawa o ruchu drogowym załatwia te sprawy. Są stacje kontroli pojazdów, policja ma takie możliwości i czynności poddać samochodu dodatkowym oględzinom. Natomiast robią to stacje kontroli pojazdów. Jeśli chodzi o prowadzenie, punkt komunikacja, prowadzenie działań promocyjnych w zakresie carpoolingu. No ja osobiście usłyszałem kilka pytań od mieszkańców, którzy gdzieś tam przeczytali o tych planowaniach. To znaczy oni by mielibyśmy namawiać do zabierania całkiem obcych osób, całkiem z niewiadomych miejsc i wieść do tego. Ja nie wiem, czy ktoś z Państwa jest w stanie zabrać osobę skądś tam. Ja rozumiem, zabieram sąsiada, raz zabieram osobę znajomą, ale to nie nazywam tego carpoolingiem. To jest zwykła grzeczność, uprzejmość, jadę w tym samym kierunku. Jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i budownictwo w tymże samym paragrafie trzecim, proszę Państwa, chyba to tutaj też ingerujemy w pewne ustawodawstwo. Chciałbym Państwu powiedzieć, że wprowadzenie ekologicznego zasad w zakresie budownictwa komercyjnego i punkt prowadzenie zasady, nie, przepraszam, opracowanie preferencji dla budownictwa energooszczędnego w Krakowie. Nie wiem, na czym miałyby polegać te preferencje, dlatego że ustawa prawo budowlane w powiązaniu z warunkami technicznymi dla budownictwa, jakie mają spełniać, określa wyraźnie normy i przepisy, jakim budynki podlegają współczynnikom przenikania, ciepła. Jest tam wszystko podane. To wszystko ma być na etapie projektu spełnione. W związku z powyższym nie widzę tu możliwości z naszej strony ingerencji w to, czy jakiegoś prowadzenia dodatkowego działań. Oczywiście namawianie na energooszczędne. No ustawa nakazuje spełnić pewne warunki i kryteria, dlatego to jest moim zdaniem zupełnie zbędne. Proszę Państwa, rozszerzenie działań projektologicznych o współpracę z województwem śląskich. Mam takie pytanie. To są legislacyjne. Ja myślę, że jest to zawarte już tutaj w którymś punkcie, żeby współpraca odbywała się zarówno z województwem małopolskim, jak i województwem śląskim, więc może jest to tylko powtórzenie niepotrzebne. Teraz jeśli chodzi o paragraf 4, rok 2013, podjęcie szerszej współpracy z sejmikiem województwa małopolskiego. Roku 2014 już nie współpracujemy z województwem małopolskim, za to współpracujemy z sejmikiem województwa śląskiego. W 2015 nie współpracujemy już ani z jednymi, ani z drugimi i tak się ma to przez 16 i 17. Więc jest tu pewna, jak gdyby wymagająca poprawy do poprawienia jeszcze ewentualnego, że cała współpraca ma się opierać, cały ten program ma się opierać we współpracy zarówno z województwem małopolskim, jak i śląskim. Tak. Dlatego, że wydaje mi się, że te, co pokazywały pewne badania, już kończę Pani Przewodnicząca, to co pokazywały pewne badania, to one wskazywały na to, że część zanieczyszczeń jednak jest przenoszona drogą powietrzną,
gdzieś tam wysoko i dociera do Krakowa. Tak jak i, proszę Państwa, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że paleniska to nie jest jedyny stopień, jedyny czynnik powodujący zanieczyszczenie w mieście, bo większym czynnikiem jest ruch samochodowy. Na razie skupiliśmy się na grupie ludzi, którzy, no może bym powiedział tak, mają mniejsze lobby w Panie tym radny, momencie, czyli paleniskach, natomiast nie przygotowaliśmy żadnej osłony, o czym się mówiło, ale się nie zrobiło, osłony dla tych osób, których by to ewentualnie zmiany dotknęły. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Pietrus się zgłosił, tak? Tak? No bardzo proszę, pan Poremski, widziałam tylko zgłoszenie Pietrusa. Dobrze. Poremski, Kośmider, Pietrus. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, no trudno być przeciw drukowi tej uchwały, ponieważ, tak jak już powiedział mój przedmówca, kolega Marcin, w ubiegłym rokuśmy te tematy podnosili. Drodzy Państwo, ja mam kilka takich pytań i zastrzeżeń, że tak powiem, zgadzam się w zupełności z tym drukiem, nie do wszystkich punktów i mam takie obawy, ponieważ z tego, co dobrze pamiętam, to Pan Prezydent podjął taką decyzję i taki wniosek skierował do Sejmiku właśnie o likwidację palenisk. Ja jestem daleko od tego tematu zakazu palenia paliwami stałymi, ponieważ co i przed chwileczką powiedział tutaj kolega Adam Migdał w tym temacie, że nie tylko to jest zanieczyszczeniem powietrza w pyły PN10, PN2. W związku z tym w punkcie 5, podpunkt 1 mamy działanie zmierzające do przyjęcia wniosku określenia perspektywicznej czasowej zakresu palenia paliwami stałymi w Krakowie przez Sejmik Województwa. Jeżeli to będzie realizowane, że będą brać pod uwagę oczywiście te wszystkie wnioski dofinansowania i tak dalej, to się w zupełności można zgodzić, prawda? Mnie nie odpowiada nigdzie słowo, gdzie jest stawione w każdym punkcie zakazu palenia, zakazu palenia. No nie możemy zakazać palenia, tylko najpierw coś należy dać, zmienić tym mieszkańcom. Wtedy dopiero, że tak powiem, można żądać od nich, żeby nie palić paliwami stałymi. To jest jedna sprawa. I druga sprawa, drodzy Państwo, ponieważ nie mamy dokładnych badań monitoringu tego pyłu PN10, PN2, ja bym tu bardzo prosił, wnioskowałbym, żebyśmy takie, że tak powiem, dokumenty dostali na chwilę obecną, bo wiemy, że i ze Śląska napływa i samochody też spalinami i kurzem oczywiście podnoszonym, bo wiemy, jak sprawa wygląda, że kiedyś się kilka razy w tygodniu, bym powiedział, nawet myło ulice i chodniki. No dzisiaj niestety, może tam w centrum miasta Krakowa przyjedzie MPO i zmyje, natomiast pozostałe ulice, że tak powiem, to tumany kurzu idą do góry. No to też jest pył PN10, PN2. W związku z tym, no wiadomo, że jest, bym powiedział, mało środków finansowych na utrzymanie miasta w czystości. Zresztą jest to podnoszone bardzo często przez mieszkańców na różnych spotkaniach, że tu by należało bardziej dołożyć starań do sprzątania ulic i chodników. To jest następna sprawa i proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno, że kiedyś były chodniki zamiatane miotłami, może to już jest niemodne, natomiast teraz chodzą panowie z takimi odkurzaczami, gdzie nie widać ich z tych tłumów kurzu, gdzie odkurzają chodniki, parę razy w roku oczywiście to się robi. Również jest to samo. Też w tym kierunku by należało iść, żeby wrócić do tego samego. Także o to bym prosił. Następna sprawa, jeżeli już korzystam z głosu, nie ma pani dyrektor Dej w tej chwili na sali. Ale jeszcze pół minuty tylko. Dziękuję bardzo, ale ja mam taką propozycję, ponieważ przy Wydziale Kształtowania Środowiska powstał taki zespół do spraw oceny wniosków składających przez mieszkańców. Nie ma tam czynnika społecznego. Ja bym bardzo prosił, żeby w tym kierunku też i żeby bynajmniej no, jeden, dwóch, trzech radnych ewentualnie w tym zespole się znalazło. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Proszę o podpowiedź, kto tam jest następny zapisany. Pan Kośmider, bardzo proszę. Proszę Państwa, ten temat został zasygnalizowany w styczniu. Przed wakacjami, przed wakacjami została rozdana na posiedzeniu Komisji Ekologii projekt tej uchwały, stąd rozumiem stanowisko kolegów z PiS-u, którzy przy tworzeniu tego brali aktywny udział. W międzyczasie to było poddane szeregowi konsultacji i z organizacjami pozarządowymi, i z prezydentem, i z innymi możliwościami.
można powiedzieć, służbami także poza prezydenckimi. Nie chcę wchodzić szczegółowo w różne rzeczy, ale ta uchwała określa działania, które powinniśmy podjąć. Jeśli chodzi o tą sprawę kontrolowania, no proszę Państwa, nie chcę tego rozszerzać, ale w dyskusjach, które odbywały się, czy z alarmem antysmogowym, czy ze Strażą Miejską, te sprawy były dość oczywiste. Kamery termowizyjne i odpowiednie wyposażenie Straży Miejskiej to pozwala robić. Kontrola spalin to już jest w przepisach ruchu drogowego, tylko nie ma narzędzi. Te narzędzia trzeba stworzyć i takie uprawnienia ma policja. Być może, jeżeli zmieni się ustawa Straż Miejska. Jeśli chodzi o poprawki, no ja nie chcę odnosić się do bardzo szczegółowej i trudno czytelnej poprawki pana Migdała. Moim zdaniem ona istotnie zmienia treść. Natomiast jeśli chodzi o poprawkę pana radnego Pietrusa, uważam, że rzeczywiście ona jest zasadna. Szkoda, że nie była wcześniej jakby zgłaszana, ale jakby można ją przyjąć, bo jakby nie narusza istoty tej uchwały. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sprawy architektury, pozwoleń budowlanych i tak dalej, to wszystko już albo jest robione, albo ma być robione. No i trochę się dziwię, że budzi to jakieś wątpliwości. Proszę Państwa, kolejna sprawa, nawiązanie współpracy. No jak się nawiązuje współpracę, to trudno ją nawiązywać przez 4 lata, panie radny. Nawiązuje się ją gdzieś tam na początku, a potem się ewentualnie prowadzi. To trudno co roku nawiązywać współpracę. Jeśli chodzi o sejmik województwa śląskiego, takie ruchy już nastąpiły. Myślę, że będzie okazja na ten temat, czy przede wszystkim chyba na komisji mówić. Jeśli chodzi o zakaz palenia, w tej sprawie prezydent zwrócił się do sejmiku wojewódzkiego, bo on jest do tego uprawniony. Z tego co wiem, sejmik przygotował, wiemy, bo to było publicznie informowane, Urząd Marszałkowski przygotował projekt uchwały. Ona jest w trakcie konsultacji i po przyjęciu programu ochrony powietrza województwa małopolskiego będzie także procedowany i przypuszczam, że przyjęty. Z tego co wiem, koledzy pewnie z klubu prezydenckiego wiedzą to lepiej, jest już przygotowany i za chwilę będzie na Komisji Ekologii prezentowany program osłonowy, czyli program osłon lokalnych dla mieszkańców, których może dotknąć sprawa wymiany palenisk. Kluczową sprawą jest ta sprawa palenisk, bo ona w największym stopniu wpływa na zanieczyszczenie. Oczywiście sprawa komunikacji też ma znaczenie, ale ona jest proporcjonalnie mniejsza. Jeśli chodzi o sprawy komunikacyjne, no tłumaczenie, na czym polega carpooling albo kasowanie tego, no to jest pomysł na usprawnienie, że tak powiem, wykorzystania samochodów prywatnych dla celów, że tak powiem, szerszego transportu. Moim zdaniem bardzo dobrze. Sprawa stacji monitorujących. Na dziś, mając 4 stacje monitorujące, z tego w takich miejscach, które nie pozwalają na przykład róży wiatrów, reagować na róże wiatrów i na wiatry idące od Śląska, powoduje, że mamy bardzo niepełną informację. Ona jest statystyczna tak naprawdę. Proszę Państwa, myślę też, że warto przypomnieć, że jak startowaliśmy z tymi sprawami na początku roku, przyjmowaliśmy uchwałę o 2 300 000 na wymianę pieców. Dzisiaj z tego co wiem, jest 25 milionów nawet łącznie z pożyczką, więc zrobiliśmy w międzyczasie potężny skok. Oczywiście ten skok nie odbyłby się, gdyby nie nacisk społeczny, gdyby nie to, że mogliśmy w ten sposób nacisnąć Narodowy Wojewódzki Fundusz i tą słynną kawkę i szereg innych projektów. Tym niemniej ten program także jest po to, żeby wykazać zainteresowanie miasta do tego typu rzeczy. Jutro u mnie odbędzie się spotkanie panów prezydentów z panami marszałkami na okoliczność trybu procedowania spraw uchwał dotyczących osłoń i uchwał dotyczących zakazu palenia w Krakowie paliwami nieekologicznymi. To spotkanie jest po to, żeby ustalić kolejność i tryb, że tak powiem, działań w tym zakresie. To wszystko jest po to, żebyśmy rzeczywiście w ciągu 5-6 lat osiągnęli w Krakowie normy czystości powietrza, takie, które będą nas satysfakcjonowały, które będą spełniały przepisy prawa. To jest realne, wymaga ogromnych nakładów. Przypomnę, że w samym Małopolskim Programie Operacyjnym na to będzie kwota co najmniej 100 milionów euro, jak nie większa. Czyli w sumie to będzie kwota około 600 milionów złotych tylko na likwidację palenisk. To jest kwota, która nam pozwoli zlikwidować 12 000 palenisk.
nikt do końca nie wie, ile w Krakowie jest. Podsumowując, moje osobiste zdanie jako współautora tej uchwały jest takie, że powinniśmy przyjąć poprawkę pana radnego Pietrusa, tak, w sprawie tego grudków działkowych, bo ona jakby rozszerza tylko w sposób merytoryczny zapis uchwały. Natomiast no, te poprawki, które, że tak powiem, zgłosił drugi kolega, wydaje mi się, że no, w sposób istotny zmieniłyby zakres tej uchwały i sugerowałbym, żeby no, w tej sprawie nie głosować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Pan Pietrus, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, ja w sprawie krótko poprawki, no ja dopisałem ją tylko dlatego, że ten problem jest ważny, a wydaje mi się nawet ważniejszy niż zalesianie miasta, ponieważ ta zieleń istnieje, a jest wymieniona jako z ważnych elementów proekologicznych dla ochrony powietrza. A z drugiej strony jest ważny moment dla rodzinnych ogrodów działkowych, ponieważ kilkanaście ogrodów działkowych jest zagrożonych zapisami obecnego studium zagospodarowania przestrzennego i to powinien być wyraźny sygnał dla prezydenta, żeby te ogrody działkowe również chronić w ramach studium. Druga kwestia. Mam pytanie do projektodawców dotyczące zapisu działania zmierzające do przyjęcia wniosku o określonej perspektywie czasowej w zakresie zakazu palenia paliwami stałymi w Krakowie, w sejmiku województwa, to znaczy województwa małopolskiego. Ja mam pytanie, czy ten wniosek, bo tutaj jest tak trochę dziwnie zapisane, czyli rozumiem, że to nie dotyczy wniosku, który złożył prezydent, ponieważ ten wniosek już został złożony. Czy oznacza to, że jakiś będzie przygotowany wniosek? Jeżeli tak, to czy to oznacza, że ten wniosek będzie przygotowany przez Radę Miasta Krakowa? Taki jest zamysł tej uchwały. Czyli jest to tylko i wyłącznie zamysł. To jest jedna sprawa. Druga, rozumiem tą uchwałę jako uchwałę kierunkową. Tak jak tu ładnie pan przewodniczący w poprzedniej dyskusji powiedział, nie jest to decyzja, jest tylko wola. Jest to tylko wola Rady Miasta Krakowa. Ja też tak odbieram ten dokument. Jest to uchwała kierunkowa dla prezydenta, a nie na przykład w kierunku sejmiku województwa małopolskiego. To chciałbym też jeszcze doprecyzować, ponieważ żeby się nie okazało, że głosowałem za, wykazując wolę, a ktoś będzie to odbierał jako decyzję końcową. Ja bym chciał, zanim te wszystkie punkty będą zrealizowane, faktycznie, żeby prezydent przygotował te szczątkowe elementy, czyli program osłonowy, cały przebieg, żeby to było wszystko zorganizowane, bo na razie jest to tylko jakiś tam kierunek działań dla prezydenta, a Rada, jeżeli uzna za stosowne i przygotowany projekt już właściwy przez prezydenta, może zaakceptować lub nie, lub go zmieniać. Dziękuję. Dziękuję. Następną osobą jest pan Rafał. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, no ja też rozumiem, że jest to uchwała kierunkowa, zwracająca się do prezydenta, a nie do Małopolski. Druga sprawa to jest tak, oczywiście wszyscy jesteśmy za czystością powietrza, to chyba nie ma osoby, człowieka na całym świecie, że nie chciałby, żeby było powietrze czyste. Natomiast dochodzenie do tej czystości w różnych krajach jest różnie przeprowadzane, natomiast obawiam się tylko i są takie głosy, które ja mam na dyżurach, że jest taki przekaz, że Rada Miasta oto Krakowa chce spowodować, żeby w trybie awaryjnym wyeliminować wszystkie paleniska na paliwa stałe, tym bardziej paleniska węglowe. Chcę tylko powiedzieć, że to dotyczy wielu mieszkańców, już pomijam domki jednorodzinne, natomiast również mieszkańców i Śródmieścia i powiedzmy starszych kamienic i oni po prostu stosują węgiel tylko dlatego, że są w słabej kondycji finansowej, bo przecież każdy zdrowy, rozumujący człowiek wie, że z węglem jest dużo roboty, brudu i tak dalej i nikt nie chce się bawić w ten materiał i stosować go jako paliwo, ale ze względów finansowych on go stosuje i nikt się nie zastanawia, po pierwsze, że Polska stoi na węglu i wiele osób zwraca uwagę, że jakiś jest teraz lobbying gazowy, który mówi wyeliminować podstawowe, że tak powiem, bogactwo narodowe, w tym wypadku węgiel. Mówimy o stosowaniu i zanieczyszczeniu, stosowaniu węgla. Fachowcy mówią, że najbardziej zanieczyszczone powietrze to jest nie od węgla, tylko na przykład od spalania drzewa. Że drzewo najbardziej zanieczyszcza, czyli wszelakie kominki,
choinki, spalanie drzewem jest większym zanieczyszczeniem powietrza niż samo spalanie węgla. Ale nikt nie mówi, że przecież można stosować różnej wartości kalorycznej po prostu węgiel. I dlaczego ktoś się nie zastanowi, że węgiel jest naszym bogactwem, powinniśmy go stosować i jeżeli nawet chcemy oczyścić powietrze paląc węglem, to trzeba stosować po prostu gatunkowo najlepszej wartości węgiel. Więc trzeba dopłacać do różnicy po prostu. Ludzie kupują brykiety, a nie kupują węgiel wysokokaloryczny, ponieważ jest cena znacznie odbiegająca. I może trzeba dopłacić do po prostu zakupu tego węgla, a nie mówić w przekazie ludzi, że proszę natychmiastowo musimy wyeliminować po prostu wszystkie paleniska, w tym wypadku węglowe. Więc ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ to jakby no powoduje, że my chcemy ludziom jakby nakazać, że ma ten stosować po prostu powiedzmy w tym wypadku takie paliwo, a jego nie stać po prostu z przyczyn finansowych. I te osłony okej, ale jeszcze nikt nie dokona tych osłon. Ostatnio taka pani, która żebra, ja ją zapytałem na rynku, dlaczego pani żebra? Przecież pani może pójść do MOPS-u. A ona mówi, no tak proszę pana, ja mogę iść do MOPS-u, jestem w MOPS-ie, MOPS mi daje na tonę węgla 400 zł. A ja chcąc kupić tonę węgla, muszę zapłacić 800 zł, więc ja muszę żebrać, żeby te 400 zł dopłacić. W związku z tym zwracam tylko uwagę, że może lepiej się zastanowić, żeby dopłacić do zakupu węgla o wyższej kaloryczności i lepszego gatunkowo, wtedy będziemy mieli czystsze powietrze, a nie starać się w sposób radykalny eliminować po prostu bogactwo narodowe, jakim jest węgiel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapisany był pan Ścigalski, nie wiem, czy tak? Musisz się odnieść, dobrze, bo jeszcze pan... Ja wiem, ale chciałem się na bieżąco odnieść. Ale to może na końcu pan się, bo może pan był projektodawcą, panie radny, może najpierw poprosimy pana Szymańskiego, a potem panów jako projektodawców. Ty, en bloc, pan się odniesie do wszystkich. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, no ja chcę jeszcze raz akcentować teraz już we własnym imieniu swoją dezaprobatę dla trybu przyjęcia tego. Panie przewodniczący, do pana Ścigalskiego się zwracam. No źle się stało, że na drugim posiedzeniu komisji, czyli pierwszym chyba merytorycznym, zaczęliśmy rozmawiać o tym projekcie. Kiedy zaczęły pojawiać się poważne pytania i szczątkowe na początek odpowiedzi, pan wstrzymał dyskusję, mówiąc, że będzie to jeszcze czas na dyskusję, że będziemy o tym projekcie długo rozmawiać. I nie minęło 3 tygodnie i widzę projekt podpisany przez grupę radnych. Nie było na ten temat dyskusji. Dość przykro brzmiała informacja pani przewodniczącej na początku tej dyskusji, że ten projekt nie ma opinii żadnej komisji. No na litość boską, przecież po to powoływaliśmy tę komisję i po to czyniliśmy pana przewodniczącym, żeby ta kwestia była tam właśnie dyskutowana i tego typu właśnie dokumenty były opiniowane, a nie były. Chcę powiedzieć, że ten projekt ma mój głos pozytywny, ja będę głosował za, ale z wyraźnym zastrzeżeniem i proszę to wziąć poważnie, bo nie jestem odosobniony w tym przypadku, że głosujemy przy okazji, jeden z punktów, za ograniczeniem czy zakazem wykorzystywania paliw stałych węgla, ale tylko z zachowaniem perspektywy czasowej do wprowadzenia tego zakazu i pod warunkiem wcześniej sfinansowania ze źródeł zewnętrznych wymiany skierowanej szczególnie dla osób, których nie stać na tę wymianę, dopracowanie i zaproponowanie mieszkańcom odpowiedniego programu osłonowego, takiego, żeby najubożsi mieszkańcy nie płacili za tę zmianę, tylko bogatsi mieszkańcy, pod warunkiem postawienia akcentu na wykorzystanie ciepła systemowego, czyli możliwie jak największa skala przyłączeń do MPEC-u i dopiero po spełnieniu tych warunków możemy rozmawiać o wprowadzeniu zakazu stosowania paliw stałych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z państwa jeszcze ma ochotę i potrzebę? Pan Józef Pilch, może panów zostawię na końcu. Pan Józef Pilch, bardzo proszę, jako projektodawców. To są pan Stanisław Rakowa jeszcze raz. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Pawełku, rzeczywiście projekt jest bardzo fajny, cieszy się poparciem nie tylko z klubu
waszego, ale i naszego. Masz przychylność tu naszego klubu. Natomiast powiem ci, idź za ciosem. Zrób uchwałę kierunkową do pana ministra, aby przygotował w budżecie pieniążki na obwodnicę, aby zamknąć obwodnicę, bo to jest też smog, który daje nam popalić, więc komunikacja jest jednym z najważniejszych spraw, gdzie nas dobija, a więc my na pewno poprzemy cię, jeśli uchwała taka kierunkowa będzie. My również do pana ministra będziemy apelować, żeby pieniądze na obwodnicę się znalazły. A więc idź za ciosem, poprzemy cię, niech w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki, niech zaczniemy zamykać ten Kraków obwodnicami. Natomiast powiem tak, trzeba również pamiętać o tym, że Kraków nie jest jeszcze osznurowany całkowicie, jeśli chodzi o przekaz energii cieplnej przez MPEC i musimy o tym również pamiętać, kiedy remontujemy drogie ulice. Natomiast przecież zdajemy sobie sprawę, że mamy nadwyżkę ciepła. MPEC ma nadwyżkę ciepła, dochodzić będzie jeszcze spalarnia śmieci, która będzie również emitować to ciepło, a więc będziemy tego ciepła mieć bardzo dużo, więc warto by było pomyśleć, aby we wszystkich remontach ulic, gdzie będziemy robić, już te trasy przesyłowe były robione tak, aby pozostałe kamienice czy blokowiska, które nie są stare blokowiska, które nie są podpięte pod MPEC, mogły się tam znaleźć, bo to by była najtańsza energia, którą moglibyśmy zasilać. Tak to pozostaje nam tylko energia gazowa i prąd, a wiemy dobrze, że obecne te dwa warianty są najdroższe, a więc trzeba iść za ciosem i bardzo bym prosił, zajmij się tą sprawą, a będziesz miał poparcie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Trzeci podejście. Panie Szanowni Państwo Radni, nie, oczywiście obwodnica jest bardzo ważna i to chyba też nie kwestionujemy. Natomiast ja tylko chcę dopowiedzieć jedną rzecz. Kiedyś uczestniczyłem na spotkaniu, bo chcę powiedzieć, że teraz w Krakowie powstała jakaś taka atmosfera, że mamy bardzo tragiczne, złe powietrze. Chcę tylko oświadczyć, że właściwie nie odbiegamy od norm i mamy często lepsze powietrze w Krakowie niż niejedno miasto, które nawet ma w swojej nazwie Zdrój. Fachowcy z branży powiadają, dlaczego Kraków jest uważany za miasto, które ma złe powietrze, ponieważ ma lepsze urządzenia do badania. Po prostu Kraków przez to, że ma jednak mimo... Oczywiście ma, i to powtarzam, nie będę mówił teraz nazwiska osoby, która oświadcza, że Kraków ma jeden z lepszych monitoringów powietrza i one po prostu ten monitoring wykazuje jakość powietrza. Natomiast są miasta, które tego nie mają i one w tym wykazie są jako miasta mające rzekomo lepsze powietrze, a je nie będę wymieniał z nazwy, ale to są miasta w województwie małopolskim, które mają o wiele gorsze po prostu pomiary, tylko że te pomiary nie są jakby robione na bieżąco, ponieważ nie mają odpowiednich urządzeń. Bardzo dziękuję. Nie chcę powiedzieć, że Kraków ma powietrze dobre, ale nie samobiczujmy się. Mamy powietrze nieodbiegające od Zakopanego, Rabki i tym podobnych miast. Bardzo dziękuję. Kończymy. Pan Kośmider, bardzo proszę. I na końcu Paweł Ścigalski. Proszę Państwa, najpierw o tym zakazie, bo myślę, że tu jest pewne niezrozumienie, nieporozumienie. Na temat zakazu decydował będzie Sejmik Województwa Małopolskiego. W tej sprawie wystąpił prezydent miasta Krakowa. Wystąpił z tego, co pamiętam, w styczniu czy w lutym. My jako Rada nie będziemy występować, bo tu występuje organ wykonawczy. Natomiast, i to będzie między innymi przedmiotem ustaleń jutrzejszego spotkania, kolejność ma być taka, że z jednej strony jest zakaz, równolegle idzie program osłonowy, który, mówię, będzie za chwilę przedstawiany, mam nadzieję, bo już z tego, co wiem, jest gotowy. Równolegle idą środki na program likwidacji niskiej emisji, czyli program ograniczenia niskiej emisji, w tym środki unijne, które pójdą w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego. One pójdą w inny sposób niż dotychczas i to będzie pewien problem, przed którym będziemy stali. I to powinno doprowadzić do likwidacji tych kilkunastu tysięcy palenisk Krakowa.
bez wprowadzenia zakazu likwidacji, bez wprowadzenia zakazu palenisk nieekologicznych, mówiąc oględnie, my nie damy sobie z tym rady, bo nikt sobie z tym nie dał rad. Bardzo różne są statystyki, ale z tych statystyk wynika, że około 40% zanieczyszczeń średnio rocznych pochodzi z niskiej emisji. Około 20 paru pochodzi z komunikacji, tam reszta Śląsk i tak dalej. Więc proszę Państwa, my tutaj no, nie poradzimy sobie z likwidacją, z wprowadzeniem czystego powietrza, jeżeli nie doprowadzimy do likwidacji niskiej emisji. Nikt sobie nie poradzi. Ja nie wiem, skąd koledzy mają informację o tym, że powietrze w Krakowie jest super, tylko mamy za dobre stacje monitorujące, bo to jest ciekawa koncepcja, muszę powiedzieć. Szkoda, że tu nie ma osób z alarmu antysmogowego. Myślę, że skończyłyby się ich protesty, jakby pogorszyła się jakość stacji monitorujących w Krakowie. Ale mówiąc poważnie, no to jest kluczowa sprawa. Oczywiście, także i o tym też piszemy, ciepło dla Krakowa i rozszerzenie działań MPC-u w zakresie obejmowania jak największym obszarem Krakowa energetyką centralną jest no, kluczowe, bardzo ważne. Na szczęście nie my decydujemy w sprawie sejmiku, acz myślę, że to by było ciekawe, jakbyśmy na ten temat mieli rozmawiać, bo być może w zależności od tego, kto siedziałby na trybunie, czy byłby to alarm antysmogowy, czy też nie, to nasza dyskusja różnie by wyglądała. Sprawa jest bardzo poważna i ta uchwała ma pokazać kierunek działań prezydenta, miasta, jeśli chodzi o ograniczenie smogu i doprowadzenie i w sensie organizacyjnym, merytorycznym i finansowym do ograniczenia emisji złego powietrza w Krakowie, emisji zanieczyszczeń w Krakowie. Mam nadzieję, że się Państwo do tego przychylicie, bo sama ta dyskusja świadczy o tym, że sprawa jest bardzo interesująca, bardzo ważna dla Krakowa. Mam nadzieję, że nie kontrowersyjna, chociaż ta sprawa zakazu będzie za chwilę przedmiotem obrad Sejmiku Wojewódzkiego i bez przyjęcia tego zakazu my podejrzewamy, będziemy mieli bardzo ograniczone możliwości egzekwowania likwidacji palenisk. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę pan Paweł Ścigalski, podsumowujący wystąpienie. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Tak króciutko, ale po kolei do tego, co państwo mówiliście, radni. W kwestii tych drobnych uwag, o których mówił radny Migdał, ta uchwała mówi w wielu punktach o współpracy, o zawężeniu tej współpracy. Tu nie odnosimy się bezpośrednio do jakichś legislacji prawnych, bo to są oczywiście osobne ustawy. To było sprawdzone przez i Wydział Prawny, i Wydział Kształtowania Środowiska, także wszelkie tego typu uwagi zostały stąd wyciągnięte, które by mogły powodować jakąś kolizję prawną. Także tu uspokajam. Co do kierunku, oczywiście, że to jest uchwała kierunkowa. W kwestii tego punktu dotyczącego przyjęcia wniosku, tu oczywiście chodzi o wniosek prezydenta. My, część tych rzeczy, które tu jest zapisane, właśnie już się dzieje, więc jakby no trochę, ale zapisaliśmy je, żeby one były tutaj ujęte. W kwestii konsultowania tej uchwały. W czerwcu państwo dostaliście ten druk już na komisji. W sierpniu organizowałem spotkanie z organizacjami pozarządowymi i z państwem. No, część osób przyszła, część nie przyszła, ale w sierpniu takie spotkanie się odbyło. Potem we wrześniu jeszcze na komisji rozmawialiśmy o tym druku i opiniowaliśmy, także przynajmniej były 3 albo 4 spotkania, gdzie ten druk był przedstawiany. Oczywiście były niewielkie uwagi do tego druku, on był zmieniany, ale wszyscy państwo, którzy byli zainteresowani tym, tą uchwałą, mogli się do niej odnieść. Także no, nie do końca tak jest, że ten druk nagle wpłynął i nic o nim nie wiemy i nie było konsultacji, bo były. Oczywiście też w okresie wakacyjnym. Ja wiem, że to jest taki okres, gdzie nie każdy może trafić, ale no, trochę mało czasu było na to wszystko, więc tak to wyglądało. W kwestii skali zanieczyszczeń, bo tu była też mowa, że żeby podpiąć pod jakieś wyniki. No, szanowni Państwo, wszelkiego rodzaju informacje, statystyki i tak dalej są na stronach WFOS-u. Można nawet online sobie wejść i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. I to jest z poprzednich miesięcy, z poprzednich lat, więc jeżeli ktoś to śledzi, jest zainteresowany, to tam jest wszelka informacja. No nie ma sensu drukować dodatkowych dokumentów i papierów, żebyście Państwo widzieli. Zresztą w okresie zimowym średnio raz w miesiącu jest w mediach informacja o przekroczeniach stanów alarmowych. No, mamy dane pokazują, że 200 dni w roku są te stany przekroczone. No więc jeżeli ktoś chce dokładnych informacji w podziale na poszczególne miesiące czy lata, to zapraszam na stronę WFOS-u, tam wszystko Państwo znajdziecie. To, co powiedział Pan Przewodniczący, program osłonowy musi iść jednocześnie z tym zakazem.
ten zakaz to nie jest nasza kompetencja, tylko radnych sejmiku. I oczywiście, jeżeli taki zakaz wprowadzimy, to wprowadzimy też program osłonowy, bo to musi być, że tak powiem, ujęte i to jest nierozerwalnie ze sobą związane. W kwestii innych ekologicznych źródeł ciepła, no są też wnioski, są pieniądze z WFOŚ-u, są też wnioski na solary i na pompy ciepła w Krakowie składane i to też jest rozpatrywane, tylko że ilość tych wniosków nie jest wielka przez osoby prywatne, nie jest to jakaś wielka skala, ale te, które są realizowane. W kwestii tego zespołu, o którym mówiliśmy, no to nie jest tak, że czy w zespole będzie radny, czy nie, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo te środki z PONE, no one muszą spełniać określone kryteria, no nie ma tam możliwości na jakieś manewry typu mi się coś nie podoba, czy mi się podoba. Po prostu są określone jasne kryteria, albo wniosek jest spełniony, albo nie. Jeśli chodzi o obwodnicę, to przetarg na wschodnią obwodnicę już został ogłoszony. Co jeszcze mogę dodać? No właściwie chyba tyle. No myślę, że warto przyjąć ten program, tą uchwałę, dlatego że tak jak mówię, ona wytacza pewne kierunki na poszczególne lata. Zobaczymy, jak to będzie wszystko realizowane, ale pewne kroki już zostały zrobione. Tak jak mówię, program z dużą przychylnością został przyjęty przez organizacje pozarządowe. Również Wydział Kształtowania Środowiska pozytywnie się do niego ustosunkował, także bardzo Państwa proszę o poparcie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Proszę Państwa, ponieważ zgłoszone zostały poprawki w kolejności pana Adama Migdała i pana Włodzimierza Pietrusa, będziemy głosowali niniejsze poprawki. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy poprawkę pana Adama Migdała. Właśnie była opinia, była wygłaszona. No. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w naszej opinii projektodawców i mojej, jeśli chodzi o poprawkę radnego Adama Migdała, z całym szacunkiem Adamie, ale ona trochę, że tak powiem, tutaj wykracza o pewne tutaj założenia tej uchwały i tak jak mówię, no niespecjalnie no, z tymi zapisami, które mieliśmy na myśli, koliduje z tymi zapisami, więc ja jestem za negatywną opinią, dlatego że niestety no, w mojej ocenie te twoje uwagi nie są adekwatne do tego, co chcieliśmy osiągnąć. Natomiast jeśli chodzi o poprawkę radnego Pietrusa, jestem za jak najbardziej. Uważam, że ogródki działkowe. Dobrze, można poszerzyć tutaj ten zapis o ogródki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do głosowania poprawek. Głosujemy pierwszą poprawkę pana Adama Migdała. Bardzo proszę. Głosujemy poprawkę pana Adama Migdała, Szanowni Państwo. Tak, to jest jedna poprawka, te wszystkie punkty są zgłoszone. Głosujemy. Szanowni Państwo, czy już wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Tak? Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosowanie za 5 głosów, przeciw 23, wstrzymało się 6 osób, nie brało udziału w głosowaniu 1. Poprawka pana Adama Migdała została odrzucona. Szanowni Państwo, głosujemy poprawkę pana Włodzimierza Pietrusa jako drugą tutaj. Bardzo proszę przygotować się. Głosujemy poprawkę pana Włodzimierza Pietrusa. Proszę bardzo, czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o wynik. Za 32, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka Włodzimierza Pietrusa została przyjęta. Szanowni Państwo, głosujemy w tej chwili projekt uchwały według druku 1447 z autopoprawką i z poprawką pana Włodzimierza Pietrusa. Uprzejmie proszę o przygotowanie się do głosowania. Głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 37, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję.